Wiktor Grebiennikow, Mój świat. Fragmenty, część trzecia. Z notesu przyrodnika eksperymentatora. Sztuczne plastry. 15 sztuk sklepowych wytłaczanek z masy papierowej na 30 kurzych jaj każda. Zwiążcie lub sklejcie je tak, żeby występy każdej warstwy opierały się o siebie, a nie wchodziły we wgłębienia sąsiedniej warstwy. Otrzymacie olbrzymie komórki, podobne do wielowarstwowych plastrów, niezwykle dużych papierowych os. Cały zestaw można go zasłonić dowolnym pokrowcem lub futerałem. Ustawcie tak, żeby jego dolny plaster znajdował się w odległości od 1 do 2 cm nad głową człowieka siedzącego na krześle. Czas ekspozycji od 10 do 15 minut. Wytworzoną przez taki zestaw nienaturalną, niespotykaną zmianę formy przestrzeni można także odczuć dłonią. Przeprowadźcie próby kiełkowania nasion roślin, rozwoju mikroorganizmów i owadów w porównaniu z partiami kontrolnymi organizmów rozwijających się dokładnie w takich samych warunkach, ale nie pod makroplastrami, lecz w odległości około 2 metrów od nich. Powtórzcie każdą parę doświadczeń kilka razy. Żelazne plastry. W taki sam sposób zbadajcie oddziaływanie zwykłych kuchennych tarek, złożonych w stertę zadziorami do dołu. Tarki z drobnymi otworami na dole, a większymi na górze. Papierowe emitery EPS. Efekt porowatych struktur. 6 arkuszy papieru listowego rozetnijcie wzdłuż na 2 połowy i złóżcie w harmonikę po 10 żeberek i 20 płaszczyzn każda. Ściśnijcie harmoniki tak, aby tworzyły kwadraty, i przyklejcie je jeden do drugiego, obracając je w stosunku do siebie o 30 stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sklejcie z papieru, najlepiej ciemnego, żeby nie odbijał światła, wielowarstwowy kwiat w kształcie stożka z kilkudziesięcioma płatkami, maksymalnie je roztrzepując. Podajcie emitery próbie za pomocą dłoni od strony kielichu kwiatu oraz pod zawieszoną harmoniką. Ustawcie je nad głową osoby siedzącej, odnotowując wrażenia i samopoczucie. Styropian. Przyzwyczailiśmy się, że ten znakomity termoizolator nawet w pewnej odległości odbija ciepło dłoni. Przesłońcie go jednak czarnym papierem, kartonem, blachą, a okaże się, że efekt będzie taki jak poprzednio. To pracują niezliczone pęcherzyki komórek styropianu, promieniując falami EPS. Poliuretan. Wiadomo, że człowiek, który przyzwyczaił się do spania, powiedzmy na materacu z watoliny, pierwszą noc na materacu z pianki poliuretanowej śpi niezbyt dobrze, a bywa, że wcale nie może zasnąć. Jest to typowy przejaw EPS. Z czasem organizm adaptuje się, przyzwyczaja do nowego posłania. Grzybowy EPS. Pewien myśliwy poinformował mnie, że zimą w lesie ogrzewa zamarznięte dłonie pod chubami. Przypomnijmy, że dolna, pozioma część owocni tego żyjącego na drzewach grzyba jest przeszyta ogromną ilością drobniusieńkich rureczek na podobieństwo plastrów, przez które latem wysypują się spory. Myśliwy odbierał więc nie wrażenie ciepła, lecz typowy EPS. Wirujące plastry. Wytoczcie drewniany bączek i nawierćcie w nim na wylot kilka otworków o średnicy ołówka lub większej. Ich EPS znacznie wzmacnia się przy wirowaniu bączka, co łatwo jest wyczuwalne dłonią. Prawdopodobnie dlatego, że tym sposobem liczba otworków w pewnym sensie pomnaża się w przestrzeni. Kwiatowy EPS. Nienaturalne usytuowanie tego zdawać by się mogło zwyczajnego i przyjemnego obiektu, jak żywy kwiat, jest również w stanie zmienić jego właściwości.
Bukiet złożony z kilkudziesięciu kwiatów w kształcie dzwoneczków, tulipany, narcyzy, lilie, dzwoneczki, umieśćcie do góry nogami nad głową siedzącej osoby. W celu wykluczenia oddziaływania zapachów i tym podobne, opakujcie bukiet folią lub papierem. Na wiatrołomie. Jedna z osób poddawanych przeze mnie próbie z wykształcenia geograf, po działaniu przeze mnie jedną z moich kartek, powiedziała: dokładnie takie samo odczucie miałem wiele lat temu, przechodząc koło lasu powalonego przez wichurę. W głowie, w uszach, w ustach, w całym ciele zrobiło się jakoś szczególnie nieprzyjemnie, właśnie tak jak pod kratką. A zatem gwałtownie naruszona forma przestrzeni normalnej, wieloporowatej struktury lasu przez jakiś czas emitowała fale o parametrach nieprzyjemnych dla człowieka. Przed deszczem. Nałóżcie na kran prysznicową nasadkę i puśćcie zimną wodę. Powoli unoście z boku dłoń w kierunku wiązki lecących kropel. Większa część ludzi odczuwa przy tym ciepło. W rzeczywistości jest to EPS, wzmocniony ruchem coraz to nowych elementów, wielowarstwowej siatki, lecących kropel wody i odstępów między nimi. Po takim treningu w kuchni lub łazience spróbujcie uchwycić silniejsze EPS przy fontannach i wodospadach. Nawet wówczas, gdy ciśnienie atmosferyczne nie ma zamiaru spadać, powłoka odległego deszczu tworzy potężne pole EPS działające na wiele kilometrów. Przypomnijcie sobie, jak ogarnia nas senność przed deszczem, nawet w zamkniętym pomieszczeniu, a to dlatego, że EPS nie można niczym ekranować. Książkowy EPS. Grubą, najlepiej starą, szczytaną, żeby było mniej sklejonych kartek, książkę, postawcie na sztorc, na krawędzi stołu. Przy czym wskazane jest, by odwrócona była grzbietem w tę stronę, po której w danej godzinie znajduje się słońce. Późną nocą będzie to na przykład północ. Otwórzcie nieco książkę i w miarę możliwości roztrzepcie równomiernie kartki. Po upływie kilku minut EPS powstaje nie od razu, tak samo jak nie od razu znika. Uchwyćcie dłonią, językiem, tyłem głowy naprzeciw otwartych kartek, które jest wymienione w tym rozdziale odczuć. Ten słup po pewnym nastrojeniu się można będzie wyłapać nawet w odległości 2-3 metrów. Nie trudno przekonać się, że książkowego EPS-u także nie można ekranować. Poproście kogoś, by stanął między książką a dłonią. Duży stożek. Ze sztucznym plastrowym nadzieniem i trzema magnesami u podstawy, zorientowane na siebie nawzajem, z uwzględnieniem słońca na dwa takie stożki, jeden za Isilkulem, a drugi pod Nowosybirskiem, rozrzucone zostały i poskręcane, drugi zaś rozwinięty i wciśnięty w ścianę podziemnej skrytki w lesie, a magnesy całkiem gdzieś przepadły. Nad ranem 23 kwietnia 1991 roku. W tej samej chwili w jednym z mieszkań w Omsku wystąpiła cała seria niewytłumaczalnych zjawisk typu poltergeist, publikacja w gazecie Wieczorny Omsk z 26 kwietnia, a także programy omskiej i moskiewskiej telewizji. Z powodu zbiegu tych zdarzeń ta sama gazeta nazwała przyrząd znajdujący się na zdjęciu hiperboidem grabiennikowa. Nawiasem mówiąc, jedna z wiązek stojących fal elektromagnetycznych między obiema strukturami mogła powstać akurat tam, na irtyskim nabrzeżu miasta. Średni stożek. 10 kuchennych plastikowych lejków. Wcisnąć mocno, jeden w drugi i umocować na dowolnej podstawce kielichami w kierunku słońca. Kielich ostatniego lejka zaklejcie siateczką lub błękitną tkaniną, żeby osoby poddane próbie mimowolnie nie nastroiły się na gorąco. Mały stożek. 2 lub 3 niepotrzebne klisze fotograficzne. Mocno skręcić w rulonik. Obwiązać gumką lub nicią i wcisnąć środek rulonika, żeby uzyskać rodzaj trąbki, u wylotu której nie trudno jest uchwycić dłonią promieniowanie, szczególnie w kierunku przeciwległym słońcu. Swoiste działanie takiego małego stożka odczuwa się po przyłożeniu go do czoła. Perpetuum mobile. 7 takimi rulonikami, trąbkami obkładałem mój przyrząd, podobny do opisanego powyżej, z pochyloną, jednoramienną wskazówką ze słomy. Przeciwwagę stanowiła kuleczka plasteliny, zawieszoną na pajęczej nici.
Wychodząc powoli ze strefy działania jednej trąbki, wskazówka dostawała się w pole siłowe drugiej, trzeciej i tak dalej. Z największym powodzeniem i nieprzerwanie próba ta wychodzi w wolnym od ludzi i wstrząsu w pomieszczeniu. Z dala od przewodów, rur, źródeł ciepła, zimna, jaskrawego światła. Tu także nie ma cudów. Materia trwa wiecznie w swym nieskończonym ruchu. Aparat skupiający promieniowanie eteru słonecznego. Tą wymyślną nazwę nadał mu profesor Otto Korschelt z Lipska, który odkrył EPS ponad 100 lat temu i produkował urządzenia przeznaczone do stosowania w medycynie, rolnictwie i technice. Rytmiczne struktury przestrzenne tworzone były przez miedziane łańcuszki. Aparat był ustawiany w taki sposób, żeby tylna strona zwrócona była ku słońcu. W rzeczy samej nowe to dawno zapomniane stare. Opisane przez niego odczucia dokładnie pokrywają się z moimi niezależnie uzyskanymi wynikami. O jego pracach dowiedziałem się całkiem niedawno z książki M. Platena Nowy sposób leczenia, tom 3, Sankt Petersburg, 1886, strona 1751 do strony 1753, gdzie zamieszczono właśnie ten oto rysunek aparatu. Sitowy EPS. W dawnych czasach w szeregu miejscowości bóle głowy powstałe na skutek wstrząsu mózgu usuwano za pomocą zwykłego przetaka do mąki, trzymając go nad głową chorego siatką do góry, lub sam chory trzymał obwód przetaka w zębach, a siatkę przed twarzą. Materiał, z którego wykonane jest sito, nie ma znaczenia. Przyrząd pracuje lepiej, gdy osoba trzymająca go zwróci się twarzą w stronę słońca. W czasie północy astronomicznej na północ. Ten EPS odczuwają także ludzie zdrowi. EPS i planety. Planety naszego układu rozmieszczone są w określonych odległościach od Słońca, wyrażonych przez regułę Titusa-Bodego. Do liczb 3, 6, 12, 36 i tak dalej, postęp geometryczny, dodajemy po 4, a wyniki dzielimy przez 10. Przyczyny tej prawidłowości nie odkryto. Puste miejsce w tym szeregu między orbitami Marsa i Jowisza zajmują asteroidy. Prawdopodobnie fragmenty nieukształtowanej planety lub szczątki dawnej planety Feton. Fizyk z Kamerowa W.J. Kazniew sądzi, że prawidłowość ta jest uwarunkowana przez wzbudzony przez Słońce EPS. Materiał planetarny grupował się akurat w skupiskach maksimach jego pola siłowego. EPS w życiu codziennym. Fale materii, wcale nieobojętne dla człowieka, wypromieniowują stosy rur. Niektóre pieczary, podziemia, korony drzew. Znaczenie ma również kształt pomieszczeń. Okrągła, kanciasta, zwieńczona kopułą. Materiał ścian, mebli, pulpity przyrządów to także źródła EPS o określonych parametrach. Mikro-EPS. Efekt może pojawiać się nie tylko w skali kosmicznej i życiowej, lecz także w mikroświecie, w substancjach, których molekuły mają pory o określonych formach, na przykład naftalina. Napełniłem nią litrowy słoik, hermetycznie zamknąłem i podwieszałem pod sufitem. Ludzie odczuwali pod nią dłonią całą gamę zgęstków pola siłowego, intensywniej, jeśli naczynie podwieszono nad ciemieniem. Węgiel aktywowany. To także struktura porowata. Weźcie po 2-3 tabletki takiego węgla w palce, jak pokazano to na rysunku, i przez kilka minut przemieszczajcie powoli dłonie, kołysząc nimi, rozsuwając je i zbliżając. Tefilin. Spośród dobroczynnie działających na człowieka emiterów EPS wykryłem na razie 4. Plastry pszczoły miodnej. Kratka z palców rąk. O tym w następnym rozdziale. Sito i filakterie, lub inaczej tefilin. Słowa zapożyczone z języka greckiego i hebrajskiego. Cóż to takiego? Starodawny przyrząd, mocno szyte ze skóry sześcienne pudełko, przytwierdzone do skórzanej podkładki z dwoma rzemykami. Wewnątrz pudełeczka znajdują się 4 paski pergaminu. Wybielanej, miękkiej, cielęcej skóry z wersetami ze Świętej Księgi Talmudu, mocno skręcone w formę cylindrycznych zwitków. Modlący się przywiązywał ten przyrząd do czoła i lewego ramienia.
przypadek tłumacza, w taki sposób, aby osi zbitków były równoległe do czoła oraz, jeśli był to ranek, przeciwległymi końcami zwrócone na wschód. Teksty, jak się okazało, nie grały roli, a jedynie rodzaj materiału, jego forma i wymiary. Podobny przyrząd wykonany z innego materiału wywołuje nieprzyjemne odczucia, natomiast tefilin ze skóry ma dobroczynne oddziaływanie fizjologiczne. Oprócz formy i innych właściwości znaczenie ma także mikrostruktura materiału. Berłotota. U starożytnych Egipcjan Thot był bogiem nauk, czarodziejstwa, rejestratorem ziemskich postępków zmarłych. Sposób sporządzenia berła: 2-3 mm miedziany drut zwinięty na końcu w kształcie płaskiej spirali o średnicy 10 cm i 3-4 zwojach, a bliżej rękojeści w formę poprzecznej przestrzeni spirali o 2 zwojach o średnicy 5 cm. Drut wstawiony jest w rękojeść z twardego drewna długości 16 cm o przekroju kwadratowym u nasady 4 cm, a na końcu 1,5 cm. Całe berło wraz z drutem ma długość 41 cm. Wąski koniec rękojeści ma 13 głębokich nacień w rodzaju harmonijki. Co prawda berło działa nawet bez rękojeści, ale nieco słabiej, zaś drut może być dowolny, a jeszcze lepiej, jeśli będzie pokryty grubą izolacją. Jej wielowarstwowość wzmacnia efekt. Jeżeli chwycimy berło, tak jak na rysunku, wówczas wychodzące ze środka dużej spirali sumaryczne promieniowanie, prostopadłe do jej płaszczyzny, jest dobrze wyczuwalne z obydwu stron drugą ręką albo poprzez inną osobę. W jaki sposób i w jakim celu starożytni Egipcjanie używali tego dwuwiązkowego emitera, nie udało mi się ustalić. Według kanonów Cheopsa: zbudujcie piramidę z grubego, miękkiego papieru pakowego o 3-4 warstwach. Podstawa kwadratowa ma wymiary 20 na 20 cm, a krawędzie ścian bocznych po 19. Model sklejać należy tylko wzdłuż krawędzi. Im mocniej, tym lepiej, lecz wąskim paskiem. Po środku jednej ze ścian bocznych wytnijcie otwór o średnicy 5-6 cm. Wziąwszy w palce koniec rysika z węgla do rysowania o długości około 10 cm lub kawałeczek sorgowej miotełki, albo po prostu kawałeczek ołówkowego grafitu, wprowadźcie ten wskaźnik do otworu w taki sposób, by jego przeciwległy koniec znajdował się nieco poniżej środka piramidki. Pomieszajcie wskaźnikiem przestrzeń wewnątrz piramidki, wyjmijcie wskaźnik na zewnątrz, ponownie włóżcie go do środka, pomieszajcie powietrze i tak ze 30 razy. Wkrótce wyczujecie aktywną sferę z gęstek w tej części piramidy, w której u Egipcjan znajdowała się komora grobowa. Drugą aktywną sferę nad wierzchołkiem piramidy również łatwo wychwycić wskaźnikiem, jeśli przesuwamy nad nią jeden z jego końców. Po kilku treningach z gęstek i pochodnia są łatwo wyczuwalne palcem, który wkładamy do piramidki oraz dłonią przesuwaną nad jej wierzchołkiem. Efekt energii piramid, który w ciągu wielu wieków zrodził różne straszne i tajemnicze historie, jest jednym z przejawów EPS-u. Szkielet piramidy. Bardzo swoiste są właściwości piramidy o tych samych wymiarach, ale bez płaszczyzn ścian bocznych, a jedynie w postaci szkieletu sklejonego z 8 równych, mocnych, gładkich kawałków słomy. Sumują się tutaj EPS słomy z jej skomplikowaną budową kapilarną oraz efekt całej struktury przestrzennej przyrządu. Można budować piramidy również o innych wymiarach, zwiększając proporcjonalnie długość krawędzi. Proszę podtrzymać piramidkę nad głową kolegi jakieś 5 minut podstawą do dołu, następnie wierzchołkiem do dołu. Przeprowadźcie długotrwałe doświadczenia z owadami, rodzinami czmieli, rozwijającymi się gąsienicami i tym podobne, domowymi roślinami, produktami szybko psującymi się, umieszczając obiekty w piramidzie, nad nią i pod nią, obowiązkowo z próbami kontrolnymi, bez oddziaływania. Przekonacie się, że starożytni Egipcjanie w tym i owym względzie mieli rację. Telekineza. Tak nazywamy przemieszczanie lekkich przedmiotów bez kontaktu fizycznego, których mogą dokonywać rzekomo szczególnie uzdolnione osoby.
przesuwanie na odległość pudełka od zapałek po stole, utrzymywanie w powietrzu piłeczki ping-pongowej, papierosa. Ośmielam się twierdzić, że zdolność telekinezy ma każdy. Opisany właśnie słomiany szkielet piramidy po 200 za wierzchołek do sufitu na cienkiej nitce ze sztucznego włókna, żeby nie nasiąkała wilgocią, a jeszcze lepiej, na długim włóknie nylonowym wyciągniętym z nici pończochy. Po 200 piramidkę w takim miejscu pokoju, w którym jest najmniejsza konwencja, nie ma ruchu powietrza. Po kilku godzinach, kiedy piramidka przestanie się obracać i całkiem znieruchomieje, pomalutku, żeby nie stwarzać powiewu, skierujcie z odległości około 2 metrów na jej lewą stronę trąbkę, złożoną z dwóch dłoni, jak pokazano na rysunku. Po kilku minutach trzymajcie dłoń na celu. Pod działaniem tego promienia energetycznego EPS piramidka zacznie się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przerwijcie ten ruch, kierując promieniowanie na prawą stronę szkieletu piramidki. Zatrzyma się i zacznie obracać się na lewo. Przeprowadźcie doświadczenia w różnym czasie trwania i w różnych odległościach. Przekonacie się, że telekineza nie jest żadnym cudem, lecz jednym z przejawów działania fal materii dostępnym nie wybrańcom, ale każdemu. Przecież dłoń z członkami palców to także wielokomórkowa struktura, wyraźnie odpychająca wskaźnik opisanego w tym rozdziale słomiano-pajęczynowego przyrządu. Korzystając z niego i ze szkieletu piramidy, możecie przy pomocy treningu rozwiązać swoje zdolności telekinetyczne i znacznie je wzmocnić. Zbożowe EPS. Umieśćcie bukiet z 30-40 dojrzałych kłosów pszenicy, najlepiej z krótkimi wąsami, we wnętrzu pochylonego stożka z papieru, jak pokazano na rysunku. Promieniowania odczuwalne także dłonią odpychają wskaźnik ze słomy poprzez dowolne ekrany, nawet wyraźniej niż niektóre plastry. Działają tutaj liczne pachwiny w kształcie klinów znajdujące się między łuskami kłosów skierowane pod ostrym kątem do osi kłosa. Sianokosy z cudami. W młodości pokazywano mi coś takiego. Rano na skoszonej łące kawałeczek świeżo ściętej łodygi długości krótkiego ołówka kładziono na ostrze kosy na jej spojeniu z zewnętrznym żebrem, obuchem. Drugi taki sam kawałek ściętej łodygi położony na kosie, również stykający się z obuchem, lecz w pewnej odległości był popychany ręką w kierunku pierwszego. W odległości około 8 cm pierwszy ścinek łodygi był wprawiany w ruch, skokowo uciekając wzdłuż wyżłobienia do drugiego, znajdującego się w dłoni. Doświadczenie udawało się nie zawsze. Najlepiej zaraz po skoszonej dużej ilości trawy w tym samym miejscu, aby nie tracić ani sekundy. Możliwe, że jakichś elementów lub warunków doświadczenia nie pamiętam. Grały tu rolę, jak teraz myślę, następujące czynniki. Gwałtowna zmiana ogólnego pola EPS na skoszonej, zdeformowanej łące. Przypomnijmy historię z wiatrołomem. Kratka z palców ręka kosiarza, wielokomórkowe właściwości samej łodygi oraz możliwe, że orientacja względem porannego słońca. Elektrostatykę wykluczamy. Wszystko o tej porze jest mokre. Zidentyfikowane obiekty latające. Dawno, dawno temu na Kaukazie, w zapadłej górskiej wiosce zdziwiło mnie, że jacyś ludzie błądzą nocami po górach pokrytych nieprzebytymi lasami z papierosami i wymachują rękoma, przy czym iskierki ich papierosów na sekundę chowają się za ich sylwetkami. Okazało się, że to tamtejsze chrząszcze świetliki o nazwie Luciola mingrelica migają tak w locie swoimi latarenkami. W doniesieniach o UFO, a także w listach moich czytelników, znajdujemy następujące informacje. Ciemny, latający talerz okazywał się w lornetce stadem ptaków albo gęstym rojem owadów. Ja sam widziałem na Syberii nie tylko słupy owadów, ale nawet kule o średnicy 3-4 metrów. W jednym przypadku były to jakieś komaropodobne owady latające, które zbiły się w tak okrągły rój. W innym uskrzydlone mrówki z gatunku mirmica, które urządziły sobie godowe tańce w kształcie kuli. Nieświadomy tego człowiek mógł wziąć taki widziany z daleka rój za ogromny, kulisty plamzoid.
O efekcie struktur porowatych opowiedziałem bardziej szczegółowo w mojej książce Tajny Mira Nasykomych – Tajemnice świata owadów, wydanej w Nowosybirsku w roku 1990 w trzecim numerze czasopisma Sybiryjski Wiestnik Sielsko-Chozastwiennej Nauki z roku 1984 i w 12 numerze czasopisma Pciełowodztwo, również z roku 1984. Fizyczna natura EPS została dokładnie wyłożona w części trzeciej książki Nie pedriocieskie, bystro pratiekuje szczyje, jawlienia w okrużajeszczej sriedie. Nieperiodycznie szybko przebiegające zjawiska w środowisku naturalnym, wydanej w Tomsku w roku 1988. O zjawisku EPS opublikowałem łącznie około 30 różnych artykułów. Reszta, tak jak już zapowiedziałem, będzie w następnej książce. Nadam jej przypuszczalnie taki sam tytuł jak temu rozdziałowi, mianowicie Lot. Przełożył Waldemar Gajewski. Czytał dla słuchaczy kanału Dariusz. Serdecznie pozdrawiam.